Witam na kanale Prepper Corner. Chciałem Wam zaprezentować dzisiaj jedną z technik pozyskania materiału do rozpałki z bambusa. Tym razem nie z zewnętrznej warstwy, tak jak tu widać, pozyskane było, tylko z wewnętrznej. Widzicie? Tamto. To jest bardzo cieniutkie i bardzo fajnie się tym rozpala. Prezentuję. Do tego najlepszy jest nóż. I skrobiemy w sposób taki. Troszeczkę już tego mamy. Okay. Ja tu sobie naskrobałem wcześniej trochę. Jest to takie trochę mozolne. Ale tu mamy lepszy kawałek. Szybciej powinniśmy pozyskać z niego. O, widzicie, ładnie. Jeszcze jedna komora. Thank you.
teraz tak, możemy to użyć, w sensie włożyć do środka, tutaj. I będzie nam lepiej, że tak powiem, rozpalić, z tego względu, że przy pomocy krzesiwka jak będziemy tutaj, że tak powiem, strzelać z tej iskry, wydobywać iskrę, to bambus, połówka bambusa jest w kształcie łódeczki, więc większość iskier zostanie nam po prostu w środku, nie roztrzaska się na boki. Spróbujemy. Wiatr mi to rozmuchuje. Jeżeli podobały mi się wam tego typu filmiki, dajcie łapę do góry. Jeżeli nie, łapkę w dół. Pozostawcie komentarz. Pozdrawiam.